Witam serdecznie, Anna Kalinowicz, Sporty Walki. Jest ze mną Mateusz Nosek, witaj. Cześć, witam. Jesteśmy w Gdowie, na twojej siłowni, Jodo Gym. Nie bez przyczyny. Dzisiaj ma być, odbyć się tutaj media trening, ma być Plejada Gwiazd, ma być Łukasz Jarosz, ma być Andrzej Sołdra, ma być Marcin Najman. Kogoś jeszcze nie wymieniłam? Tomasz Sarera, oczywiście. Niestety dzisiaj braknie, bo nie będzie z nami Mariusza Wacha, bo jest na dwutygodniowych sparingach z Tysonem Fury w Wielkiej Brytanii. Niestety go zabraknie, ale zobaczymy go później za to na konferencji prasowej, także zapraszamy bacznie do śledzenia i oglądania tutaj naszego kanału i oczywiście innych środków przekazu. Jeżeli chodzi o siłownię twoją, tak, nie bez przyczyny tutaj też odbywa się media trening. Jesteś poniekąd współtwórcą też gali na Narodowym, która się odbędzie. Staram się pomagać jak najwięcej Marcinowi w organizacji, stąd ten pomysł tutaj na trening medialny, na promowanie regionu małopolskiego, jeżeli chodzi o zawodników, stąd ci zawodnicy, którzy tu będą. Promowanie po to, żeby większa ilość osób po prostu zobaczyło tą galę, nie tylko zawodnicy, nie tylko można powiedzieć sportowcy, ale i całe rodziny, żeby przyszły na tą galę, żeby zobaczyły, że to będzie naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie i bardzo fajna impreza sportowa. Dokładnie tak. A jeżeli chodzi o twoją stricte siłownię, czym ona się wyróżnia? No oprócz tego, że robi wrażenie, jest tutaj mega przestrzeń, każdy detal jest tutaj dopracowany, ale ma jeszcze coś wyjątkowego w sobie. Tak, dokładnie. Jest to system Jodo Gym, który sam opatentowałem i opracowałem, system Jodo Gym. Czyli tak, przybliżając może w skrócie i tak szybko, panują tutaj warunki, tak jak w kopalni soli. Czyli jest powietrze nasycone jodem, zdrowym jodem. Już nie musimy jeździć do kopalni soli, żeby się nawdychać i zregenerować przy tym wspaniałym powietrzu. Tylko zapraszamy do siłowni Jodo Gym w Bilczycach i wdychamy, wdychamy. Jeżeli chodzi też tutaj o ten patent, w jaki sposób jesteś też otwarty na współpracę, gdyby ktoś chciał po prostu podobną siłownię gdzieś tam na terenie Polski otworzyć, no to myślę, że chyba raczej jesteś otwarty. Tak, oczywiście. Nasze logo mam nadzieję, że rozpromujemy nawet na całą Europę. W tej chwili już prowadzimy rozmowy z klubem w Europie, siecióweczką dokładnie, która chce wprowadzić ten system Jodo Gym, będzie to parę siłowni. Chodzi o wydolność i przede wszystkim najgorsze to, co panuje na wszystkich siłowniach, czyli to powietrze zanieczyszczone bakteriami, jest dużo kurzu. Nasze urządzenia i nasz system Jodo Gym prowadzi do tego, że oczyszczamy, inhalujemy to powietrze, czyli wciągamy, jonizujemy to niezdrowe powietrze i wypuszczamy z jodem. Jest to czyste, przyjemne powietrze, które wpływa na kondycję i na rozwój fizyczny. U ciebie zawsze jest przyjemnie, tym bardziej, że każdorazowo już nas przyzwyczaiłeś, że przy okazji jakiegoś eventu, bo przypomnijmy, to są nie tylko to jest media trening, ale to jest, są też pierwsze urodziny waszego klubu, waszego gymu. Jest też tutaj akcja charytatywna. Dokładnie. Akcja charytatywna dla Filipka, który ma porażenie mózgowe i padaczkę, potrzebuje pomocy. Dokładnie na ostatniej konferencji prasowej na Stadionie Narodowym zebraliśmy z Marcinem Najmanem podpisy od wszystkich zawodników, a także trenerów na rękawice, które zostaną tutaj wylicytowane. Od dzisiaj zaczyna się tu też zbiórka pieniędzy, nagrody. Każdy, kto wrzuci do puszeczki, bierze pieniądze i wspomoże tego małego chłopczyka, bierze udział w losowaniu wielu nagród. Ty, Mariusz Wach, Andrzej Sołdra, współpracujecie, jeżeli chodzi o taką stricte pomoc. Wiem, że też nakręciliście wideoklip teledysk, tak? To prawda? Tak, oczywiście. Zapraszam na YouTube'a, Gdy zabije gong, Szajka. Kręciliśmy teledysk jakiś czas temu, przy okazji też innej akcji charytatywnej. Pomagaliśmy też choremu dziecku. Przyjechał Mariusz Wach, Marcin Najman, wielu sportowców, strongmeni, Andrzej Sołdra i wielu innych. Sekcja karate, jiu-jitsu przyłączyli się do tego projektu i pomogliśmy. Uzbieraliśmy dość dużą kwotę pieniędzy i wspomogliśmy to dziecko. Żeby zakończyć też naszą rozmowę takim akcentem w tonie sportu walki, u ciebie też zdaje się można coś trenować, jeżeli chodzi o sztuki walki. Dokładnie, sekcja K1, jiu-jitsu,
Już niebawem też trenerem będzie Andrzej Sołdra, otwieramy zawodową sekcję boksu. Zapraszam oczywiście wszystkich. Trenujemy, trenujemy i rozwijamy się, nie stoimy w miejscu. No widać po tobie, wysportowany jesteś. Ty tutaj czasu nie tracisz, nie tylko siedzisz chyba za biurkiem, tylko też sam czynnie uczestniczysz w życiu siłowni. Oczywiście tak, prowadzę kilka klas, jestem trenerem personalnym, czyli pomagam ludziom w rozwijaniu się, w rozwijaniu kondycji fizycznej, a co przy tym idzie psychicznej. Rozwijamy się, nie stoimy w miejscu, ponieważ w tych czasach dość, że mało czasu nam zostało na ten rozwój, to jeszcze ludzie są bardzo leniwi i motywujemy ich do działania cały czas. No ty widać z uśmiechem na twarzy tutaj potrafisz zagrzać do tego, żeby ktoś włączył się w ten aktywny wypoczynek, w ten aktywny ruch. A powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o waszą stronę, gdzie można was szukać, gdzie można was znaleźć? Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o promowanie całego systemu Yodo Gym i dowiadzenie się więcej o tym wszystkim, zapraszam na moją stronę www.yodogym.com. Tam jest więcej opisów, badania. Cały system jest, można powiedzieć, opisany. Także można sobie powoli tam prześledzić to wszystko. W razie jakichś pytań można dzwonić do mnie i możemy, można powiedzieć, działać w innych klubach. A tymczasem zapraszamy wszystkich z Państwa już 25 maja. Gala Narodowa. Bądźcie z nami wszyscy, promujemy i widzimy się na miejscu, Stadion Narodowy. Dziękuję ślicznie Ci za rozmowę, dziękuję za czas poświęcony, no i za zaproszenie przede wszystkim. Mam nadzieję, że w kolejnych jubileuszach będę mogła też z Tobą uczestniczyć. Dziękuję również i zapraszam oczywiście. Dzięki wielkie.